Czy PKO BP nie będzie pozywać frankowiczów? Czy można zmienić sąd w trakcie postępowania? I jak liczyć odsetki od kwot, które wpłacaliśmy we frankach? Zapraszam. Czy to już ten dzień? Czy to już ten moment? Czy to już ta chwila, że banki, czując oddech setek tysięcy frankowiczów na karku, sięgnęły po rozum do głowy, zajrzały w końcu z innym okiem do Excela i stwierdziły, że to się po prostu nie opłaca? Jak grom z jasnego nieba gruchnęła ta wiadomość, że PKO BP nie będzie już pozywać frankowiczów o waloryzację czy wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z kapitału. Ja wiem, jak to brzmi. Ja wiem, że to brzmi jak bajka. Ja wiem, że to brzmi jak sen, jak mrzonka. Ale ten moment, moi drodzy, musiał przyjść. Musiał przyjść moment, w którym w końcu policzyli, że to się po prostu nie opłaca. Bo jaki jest sens pozywać w sprawach, w których z gruntu jesteś skazany na przegraną, bo i Sąd Najwyższy powiedział, że bankom nie należy się takie wynagrodzenie i TSUE wcześniej również to samo powiedział. Jak donosi Interia Biznes, banki odpuszczają frankowiczom, pozwy wycofuje także PKO BP. PKO BP wycofuje pozwy skierowane przeciwko frankowiczom, wynika z informacji przekazanych przez jego przedstawicieli Biznes Insiderowi. To pokłosie korzystnych dla kredytobiorców wyroków TSUE. Bank podkreśla, że aktualne orzecznictwo wskazuje na brak możliwości dochodzenia przez instytucje finansowe waloryzacji wypłaconego kapitału. Brawo za dedukcję. Naprawdę brawo. To było wiadomo już dawno. Ale oczywiście, dlaczego banki to robiły? Nie dlatego, że siedzą tam ludzie, którym brakuje IQ. Nie dlatego, że mieli nadzieję na coś. Był to element strategicznej, oczywiście gry psychologicznej, która miała na celu zniechęcanie ludzi do tego, żeby szli do sądu. Która miała na celu to, żeby nabijać ich w kolejne ugody, strasząc tym, że przecież bank może cię pozwać. Teraz niestety wszystkie karty są odkryte i wiadomo, że tego robić nie mogą. Jak czytamy w tym artykule, również mamy informację, że mBank podobno przedstawicielom Business Insidera podał taką samą informację, że nie będzie kierował kolejnych pozwów, a dodatkowo będzie wycofywał te, które już są w sądzie. Z ciekawością czekam, bo przeciwko mnie przecież też taki pozew mBank złożył. Będziemy obserwować, czy jeśli powiem, że jestem dość nieufny względem tego, co mówią przedstawiciele sektora bankowego, to czy zaskoczę kogoś na tym kanale? Chyba nie. No i właśnie tak też jest, także z rezerwą na to patrzę. Trochę jak agnostyk, jak dotknę, to uwierzę. Także czekamy na rozwój wydarzeń. No i zgodnie z naszym zwyczajem przechodzimy do odpowiedzi na pytania z komentarzy. Dwa tygodnie temu pod podobnym odcinkiem zadaliście szereg pytań, one krążyły wokół kilku tematów i te tematy dzisiaj poruszymy. Jak będą liczone odsetki od zasądzonych franków, kiedy właśnie wpłacałem czy wpłacałam franki przez jakiś okres, co z Getinem i na przykład czy można przenieść sprawę pomiędzy sądami. Na wszystkie te pytania dzisiaj odpowiem, a także odpowiem, co się dzieje w mojej sprawie frankowej, bo to pytanie powtórzyło się już kilkukrotnie, a mam też prosto z dziś najnowsze wiadomości w tej sprawie. Zaczynamy. Pierwsze pytanie, które zadała Marticia294. A jak się liczy odsetki, jeśli pierwszy pozew był o odfrankowienie i później został zmieniony na unieważnienie umowy? No to jest taki rodzaj pozwów, które mają już długą historię. Dokładnie taki sam pozew mam ja. Początkowo był on składany o odfrankowienie. To teraz dla tych wszystkich z Was, którzy jesteście nowi na moim kanale, to też rys historyczny. Dlaczego takie pozwy w ogóle miały miejsce? W momencie, kiedy były składane pozwy, kiedy my zaczęliśmy jako Grupa Kapitałowa Votum składać pozwy w 2018 roku, mniej więcej około połowy roku, wówczas nikt nawet nie śnił realnie o unieważnianiu umów. Roszczenie, które wydawało się prawdopodobne i co do którego były pierwsze korzystne wyroki, to było roszczenie o odfrankowienie umowy. Odfrankowienie polegałoby w skrócie na tym, że kredyt jest przeliczany na nowo, tak jakby nigdy nie było w nim franka, tylko jakby od początku był złotówkowy, czyli trochę cofamy się w czasie, patrzymy, frankowicz wpłacał tyle, takiej wysokości raty, bo były przeliczane do franka, przez co zawyżane, powinien wpłacać tyle, gdyby kredyt był złotówkowy, więc ta cała górka, cała nadwyżka przez te wszystkie lata jest do zwrotu, to się nazywało nadpłata w kredycie,
I miałby być przedstawiony nowy harmonogram spłaty na przyszłość już właśnie w takim odfrankowionym kredycie, czyli tak jakbyśmy wygumkowali, wykreślili tego franka z umowy. I sporo takich wyroków korzystnych nawet prawomocnie zapadło i to też jest bardzo dobre rozwiązanie, bo to jest jeden z najtańszych kredytów, jaki może być. Nie jest on darmowy, ale jest dosyć tani, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że LIBOR, a później SARON przez wiele lat był ujemny, czyli oprocentowanie było tutaj ujemne, jeżeli chodzi o to bazowe oprocentowanie. Natomiast strategia procesowa się zmieniała. Na przykład my w grupie kapitałowej Votum strategię procesową dobieraliśmy w taki sposób, żeby ona była maksymalnie bezpieczna. Oczywiście, czy były kancelarie na rynku, które szły o unieważnienie umowy już i rok, i dwa wcześniej? Były. Czy są wśród tych kancelarii takie, które wygrały takie sprawy po czasie? Tak. A czy są takie, które przegrały takie sprawy? Jak najbardziej tak. O takim case'ie opowiadałem ostatnio w jednym z odcinków, kiedy zgłosiła się do nas osoba, która miała właśnie taką sprawę prowadzoną. Pozew z 2016 roku. Wyrok zapadł prawomocny w 2019. Pozew był o unieważnienie i nie zakładał innej alternatywnej opcji. Sprawa została prawomocnie przegrana. I dzisiaj, gdyby ta sama osoba chciała złożyć ponownie roszczenia, mogłaby złożyć je na przykład o odfrankowienie, ale nie jest wcale powiedziane, że to odfrankowienie mogłaby dostać, mogłaby przegrać tą sprawę drugi raz. My zakładaliśmy opcję czasami może mniej taką optymistyczną, ale bardziej bezpieczną. Czyli zakładaliśmy scenariusz, w którym przede wszystkim najważniejsza jest wygrana. Kiedy to się zmieniło, że zaczęło być bardziej prawdopodobne, że można wystąpić o unieważnienie umowy. Ano stało się to bardziej prawdopodobne po wyroku Trybunału Sprawiedliwości 3 października 2019 roku w sprawie państwa Dziubak przeciwko bankowi Raiffeisen. To wtedy Trybunał Sprawiedliwości powiedział, że jeżeli taka umowa ma nieuczciwe zapisy między przedsiębiorcą a konsumentem, to sąd musi ocenić, czy ją można dalej utrzymać w mocy, czyli czy da się ją wykonywać, jak się usunie ten nieuczciwy zapis, czy niczym domek z kart, jak wyjmiemy tę kartę na dole, na której się wszystko opiera, czy się ta umowa nie rozsypuje. Większość sądów, w większości wyroków decyduje dzisiaj, że ten domek z kart się po prostu nie trzyma kupy, rozsypuje się, czyli mówiąc wprost, umowa zostaje unieważniona. I ten scenariusz się zmienił. I teraz my, prowadząc sprawy naszych klientów, i robiło też tak wiele kancelarii, które stawiały na wariant bezpieczny, rozszerzały wtedy powództwa po tym wyroku, rozszerzały powództwa o alternatywnie unieważnienie umowy. Czy stwierdzenie nieważności umowy, mówiąc bardziej poprawnie. To zakładało, że oczywiście to roszczenie, które było stwierdzeniem nieważności umowy, było daleko bardziej idące, więc jest rozpatrywane w pierwszej kolejności, bo ma większe skutki, więc sąd najpierw sprawdza, czy dochodzi tutaj do unieważnienia umowy, stwierdzenia jej nieważności, czy jeśli nie, to można ją odfrankowić. I taka strategia procesowa zagwarantowała nam właśnie to, że mamy 99% spraw wygranych. Ale jak na wojnie? No nie ma takiej sytuacji, gdzie na wojnie pójdzie wszystko przewidzieć. Czy można było przewidzieć zawczasu pozwy o bezumowne wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z kapitału? Pewnie nie. No może są tacy ludzie, którzy ja to wiem, że banki będą to i to robić. Może takie osoby są. Generalnie co do zasady ciężko było to przewidzieć, bo nie było żadnego case'u w historii, na którym można byłoby się oprzeć i takie wnioski wysnuć. Czy można było wysnuć wniosek, że banki będą składać pozwy o waloryzację? No nie, no bo nas składały o bezumowne, więc waloryzacja nie przychodziła chyba nikomu do głowy. Więc cała ta materia walki frankowiczów z bankami, która trwa już ponad 10 lat od tam pierwszych takich istotnej ilości pozwów, no to ona miała wiele etapów przejściowych. I teraz im wcześniej na tej drodze zaczęliśmy, tym więcej tych etapów przejściowych też zaliczamy na swojej sprawie. Jestem sam jako główny orędownik tego, żeby iść z bankiem do sądu, sam jestem beneficjentem, tym mniej korzystnym, właśnie tych wszystkich zmian. Mój pozew też początkowo był o odfrankowienie. Zakładał kwotę nadpłat w wysokości tam około 40 tysięcy złotych plus ubezpieczenie niskiego wkładu do zwrotu. I pytanie, czy dziś gdybym wiedział, to czy nie pozwałbym wtedy banku? Oczywiście, żebym pozwał. Oczywiście, żebym pozwał. Dlaczego? Dlatego, że ta strategia na tamten moment była najlepszą możliwą. Ze wszystkich dostępnych informacji to było najlepsze, co można było zrobić. I zrobiłbym to dzisiaj drugi raz tak samo.
Oczywiście, czy można było przewidzieć, że w 2019 roku w grudniu wejdzie taka zmiana, że nagle sprawy możemy kierować nie tam, gdzie jest siedziba banku, tylko tam, gdzie jest miejsce zamieszkania kredytobiorcy, czyli ja na przykład mógłbym kierować do sądu w Szczecinie? No nie szło tego przewidzieć. Czy dzisiaj, gdybym o tym wiedział, to bym chwilę poczekał? W tej sprawie pewnie tak, bo to wszystko w Szczecinie trwa krócej niż w Warszawie. No ale kto mógł wiedzieć? Wiecie, to tak jak często analitycy różnego rodzaju inwestycji są bardzo mądrzy, kiedy analizują wykres w lewo, czyli na podstawie historii. Mówi się nawet o tym, że analiza wsteczna zawsze skuteczna. I to jest takie, gdybym to ja wiedział. No ale nie wiesz. Ale nie wiesz, w życiu nie ma tego komfortu, że znasz przyszłość. Może też na tym polega cała zabawa. No ale wracając do meritum. Jak powinny być liczone wtedy odsetki? Jeżeli takie roszczenie, to nie ma takiej prostej, jednoznacznej odpowiedzi, bo tu może być masa wariantów, jak ten pozew został napisany. Najlepiej w tej sprawie zapytać na wprost mecenasa, który prowadzi dokładnie Twoją sprawę, bo on, znając dokładnie dokumenty, będzie w stanie Ci precyzyjnie odpowiedzieć. Ja się mogę wypowiedzieć bardziej ogólnie. Na przykład w takiej sprawie, gdzie było roszczenie o odfrankowienie, a później było rozszerzenie pozwu, to część sądów uznaje, że takie odsetki należy zasądzić od momentu, kiedy to powództwo zostało rozszerzone, a nawet od momentu, kiedy to druga strona, czyli bank, dostał odpis tego rozszerzenia. Czyli dla drugiej strony stało się jasne, że takie roszczenie się w sprawie pojawiło. Jak ono się zrealizowało, to był dzień wezwania o zapłatę według interpretacji części sądów. Teraz ktoś może powiedzieć: o, to teraz czemu ja nie dostanę odsetek za te poprzednie lata, albo dostanę część, bo na przykład sąd może zinterpretować to inaczej, że za tamte policzę od tamtej kwoty. Tutaj też może być kilka różnych rozstrzygnięć. Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na ten temat. Natomiast, czy to w ogóle coś zmienia w kategoriach tego, że warto było to zrobić? Absolutnie nie. Oczywiście, to wiecie, jak to jest. I teraz z pełną premedytacją Wam powiem, jak to było. Kiedy z pierwszymi klientami rozmawialiśmy o wytoczeniu powództwa, to było tak. No tak, ale to już ktoś pozwał bank? Nie, to wiesz, wie pan co, to niech pan zadzwoni, jak już pierwsi pozwą. To ja chcę zobaczyć, czy już ktoś coś to zrobił. Dobra. Pierwsi pozwali, wróciliśmy do tego klienta, naszego przysłowiowego klienta, tak? Bo to była cała grupa klientów, które nazwijmy tą grupę imieniem Sebastian. Oczywiście to nie ma żadnej aluzji do Sebastianów, fajne chłopaki. Mam wielu kolegów Sebastianów, którzy są fajni. I mamy tu klienta Sebastiana, który mówi co? No dobrze, no to mówicie, że już pozwali, ale czy ktoś już wygrał? No tak, mamy wygraną w pierwszej instancji. A, to dopiero pierwsza instancja, jeszcze nie wiadomo, co będzie w drugiej. Wróćcie, jak będzie po drugiej, jak będzie prawomocny wyrok. Dobrze, panie Sebastianie, wrócimy. Minęło trochę czasu. Były pierwsze prawomocne wyroki. Dzwonimy do pana Sebastiana. Panie Sebastianie, mamy prawomocny wyrok. Ale słyszałem, mówi pan Sebastian, że banki składają skargi kasacyjne. A co jak złoży skargę? I tam Sąd Najwyższy to zmieni. Proszę wrócić, jak pierwsze skargi kasacyjne będą rozpatrzone. Dobrze. Były rozpatrzone korzystnie. Pyk. Wracamy do pana Sebastiana. Panie Sebastianie, mamy to. Mamy prawomocny. Już skarga kasacyjna. Pan Sebastian mówi: a czy ktoś już dostał pieniądze? Czy ktoś już zobaczył pieniądze? Bo wyrok papierowy, wie pan, panie Grzegorzu, wyrok papierowy to tam mi nic nie daje. Panie Sebastianie, wrócimy, jak będą pieniądze. Ponad 2000 ludzi spośród naszych klientów dostało już pieniądze. Wracamy do pana Sebastiana. Panie Sebastianie, mamy już klientów, którzy dostali pieniądze. A hipotekę bank wykreślił? Bo co z tego, że mam unieważnienie, co z tego, że mam pieniądze, jak dalej widnieje na hipotece bank? Słyszałem, że banki tu nie wydają. Panie Sebastianie, wrócimy, jak wykreślimy hipotekę. Minęły 2-3 miesiące, były hipoteki, wracamy. Panie Sebastianie, mamy już taką sytuację, gdzie hipoteka. No dobrze, to hipoteka jest, wyrok jest, pieniądze są. A co z odsetkami? Co z odsetkami? No bo ja słyszałem, że odsetki to dopiero są liczone od dnia wyroku. Ale pan jeszcze w sądzie nie jest, panie Sebastianie. Na miłość boską. Były odsetki, pojawił się wyrok TSUE. Wracamy do pana Sebastiana. I co nam mówi pan Sebastian? Ale słyszałem, że banki teraz pozywają. I co mi po tym całym waszym wygranej, po pieniądzach, po hipotece, po odsetkach, jak bank mnie pozwie i w rezultacie zapłacę więcej
niż bym nic z tym nie robił. Więc cierpliwość też ma swoje granice. Panie Sebastianie, to płać se pan do końca ten kredyt nieuczciwy. Albo daj się nabić w ugodę człowieku. Twoje pieniądze. Tak naprawdę masz prawo stracić tyle własnych pieniędzy, ile chcesz i jak chcesz. Siedź z tym nieuczciwym kredytem. Twoja sprawa. Rozumiemy, nie? Bo teraz to jest tak. Dać palec, to chcemy rękę. Tak działamy jako ludzie. W 2018 roku, kiedy podpisywaliśmy umowę, większość klientów mówiła: panie, weźcie połowę tego, co wywalczycie, aby coś się udało. Nie? Wiadomo było, takich umów nie zawieraliśmy, bo one byłyby niekorzystne dla klienta. Chodzi o nastawienie, że jak my nie wierzymy, że coś możemy dostać, to nagle dobrze, koszty nieważne, aby ryzyka nie było, jak się coś uda, to będzie dobrze. Jak już później to, a czemu to odfrankowienia nie unieważnienia, a czemu odsetki za taki okres, a czemu to? Wiadomo, chcielibyśmy całą pulę, ale weźcie pod uwagę, zwłaszcza wszyscy ci, którzy są 5, 6, 7 lat w sądach, a takie osoby też są, że osoby, które wchodzą wcześniej w dany proces, przechodzą więcej tych momentów pośrednich. Właśnie między innymi dlatego nie prowadzimy jeszcze spraw o WIBOR. Dlaczego? Bo osoby, które dzisiaj pozywają o WIBOR, czyli nieuczciwość tego wskaźnika, będą miały całą tę drogę krzyżową do przejścia z TSUE, z sądami najwyższymi, z pomysłami banków. Dlatego ja osobiście, a mam też taki kredyt oparty o WIBOR, z takim pozwem poczekam do momentu, aż trochę się ta sprawa wyjaśni, że będę wiedział, że prawdopodobieństwo wygranej jest bliskie pewności, a nie chciałbym, żeby na mojej sprawie uczyli się sędziowie. Ale wracając do tego pytania, jak powinny być liczone odsetki, to od dnia wezwania o zapłatę, tak jak już mówiłem wcześniej, najlepiej zapytać swojego mecenasa, jak to będzie wyglądało w Twojej konkretnie sprawie, bo konstrukcje pozwów mogły być naprawdę różne. Ja nie chciałbym takiej sytuacji, że później pójdziecie do mecenasa, powiecie: pan Celeban mówił na YouTubie, że to ma być tak i tak, a są tam jakieś niuanse, które mogą powodować, że należy wziąć pod uwagę inne czynniki. Kolejne pytanie od jednego z userów. Czy w sprawie kredytu frankowego w Getin bank też da się coś zrobić? Kontaktowałem się z doradcą przez linka w opisie. Doradca powiedział, że bank upadł i nic się już nie da zrobić. Czy pan może to potwierdzić? Bo z tego, co ja się orientuję, to takie bankructwa, ucieczki w Europie nie przechodzą z góry. Dziękuję. Co mogę potwierdzić? Potwierdzić mogę na pewno fakt, że bank jest w upadłości. Potwierdzić mogę na pewno fakt, że uzyskanie zwrotu pieniędzy z banku, który, jak niektórzy złośliwi twierdzą, jest trupem, no graniczy z cudem. Czy w związku z tym nie należy nic z tym robić? W związku z tym sytuacja wygląda tak. Ja mówiłem o tym wiele razy, ale powiem jeszcze raz, skoro pojawiło się to pytanie, widocznie pojawił się u nas widz, który na to pytanie nie widział wcześniej odpowiedzi, a ponieważ jestem tutaj po to, żeby przekazywać wam takie informacje, to z przyjemnością o tym powiem. Więc w takiej sytuacji trzeba znaleźć kancelarię, która takie sprawy prowadzi. My nie prowadzimy już spraw przeciwko Getin, znaczy nie przyjmujemy nowych. Mamy 3000 własnych procesów, które już prowadzimy i tych klientów, którzy, i to jest, zobaczcie, to jest Mercedes, to jest Maybach na rynku usług prawnych. Kiedy stało się jasne, że tu nic nie będzie do uzyskania, w sensie tego, co klient nadpłacił, że koszty zastępstwa procesowego strony przeciwnej najprawdopodobniej nigdy nie zostaną wypłacone, nawet jak będą zasądzone, to nie zostawiliśmy tych klientów. Prowadzimy im sprawy do końca, mimo że do większości tych spraw dopłacimy do kosztów ich prowadzenia. To jest Maybach na rynku usług prawnych. Właśnie dlatego od 17 lat współpracuję z grupą kapitałową WOTU, bo to jest ta jakość. I wiem, że to jest element reklamy i to jest jasne, ale nie mogę nie mówić o tym, bo widzę, jak postępują inne kancelarie na rynku. Oczywiście nie wszystkie, ale zdarzają się różne przygody. W takiej sytuacji to, co doradzam tutaj naszemu widzowi, to doradzam znaleźć kancelarię, która poprowadzi taką sprawę. Na pewno będzie się to wiązać z wyższymi kosztami niż przy standardowej sprawie. Natomiast jeżeli nie pozwiesz banku, to w takiej sytuacji i tak musisz płacić ten kredyt do końca. W takiej sytuacji to, co doradzam naszemu widzowi, to przede wszystkim właśnie pozwać bank, złożyć wniosek o zabezpieczenie rat po to, że jak będzie to klepnięte przez sąd, żeby już nie płacić rat do nieuczciwego banku. W kontekście też Getinu zamieszczam tutaj, jest artykuł, który ukazał się na portalu prawo.pl. Sąd Najwyższy odpowie, czy frankowicze muszą czekać na wynik postępowania wobec Getinu.
Tu bardzo ciekawie cały temat jest rozpatrzony, jak rozpisany, jak w tej chwili sytuacja wygląda. W opisie tego filmu jest link do tego materiału, więc zapraszam do zapoznania się tych, których temat dotyczy. I zobaczcie, to właśnie, że odpowiadam na Wasze pytania, też odnoszę się bezpośrednio do komentarzy. To jest właśnie powód, dlaczego 21 tysięcy osób już subskrybuje ten kanał i być może to jest czas, żeby również teraz obrócić telefon, kliknąć subskrybuj i żebyś również dostawał powiadomienia o nowych odcinkach. Kolejne pytanie. Nasza sprawa jest w apelacji w Szczecinie, ale bank wystosował do sądu rejonowego wezwanie do ugody. Czy sąd apelacyjny będzie czekał na to rozstrzygnięcie? Bo rozprawa apelacyjna jeszcze nie jest wyznaczona. Nie, sąd nie jest z tym związany. Sąd wyznaczy normalnie rozprawę. Natomiast jeżeli poszła taka propozycja ugody, to też można do niej napisać swoją odpowiedź. Tak jak do mnie ostatnio zadzwonili z mBanku z czwartą już propozycją ugody, to ja powiedziałem, że jestem gotów zawrzeć ugodę. Nie ma problemu. Uznajecie wszystko, co jest w wyroku pierwszej instancji, czyli kompletne unieważnienie, zwracacie wszystkie pieniądze i do tego płacicie odsetki za cały czas postępowania, coś czego w wyroku nie ma. Jeśli tak, to możemy pisać porozumienie, zwracacie pieniądze, a ja wtedy nie będę składał apelacji, czyli wy swoją musicie tak de facto cofnąć i uprawomocnić wyrok sądu pierwszej instancji, na co pani z mBanku powiedziała, no ale to nie byłaby ugoda, ja mówię, w takim razie poczekam na pełną pulę. Z oprocentowaną odsetkami w wysokości 11,25 w skali roku. Naprawdę, naprawdę nie ma krzywdy i można chwilę jeszcze poczekać na te pieniądze. Kolejne pytanie. Czy to, że podpisałem oświadczenie o ryzyku walutowym w banku PKO BP, którego całkowicie nie pamiętam, że podpisywałem, przekreśla moje szanse na wygraną? Nie, takie oświadczenie było standardowe. Jest różnica pomiędzy podpisaniem świstka, który rzekomo zawiera takie pouczenie, a faktycznym pouczeniem konsumenta. Tutaj Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej i unijne prawo nakłada trochę większe obowiązki informacyjne na bank. Banki tych obowiązków w większości nie dopełniały. Nie jest to żaden problem. Taka sprawa jest jak najbardziej do wygrania, jeśli nie ma innych przeszkód. Tomek pyta. W moim wyroku pierwszej instancji z września 2023 stoi, że bank ma płacić odsetki od dnia podpisania oświadczenia, czerwiec 2023, że jestem świadomy uznania nieważności. Bank złożył apelację. Jest jakiś sposób, aby bank wypłacił odsetki za dłuższy okres? Nadmienię, że rozszerzenie powództwa o nieważność umowy było w 2020. Czyli tak jak już mówiłem wcześniej, to odsetki byłyby liczone najprawdopodobniej tak od tego rozszerzenia za 3 lata, natomiast w takiej sprawie trzeba składać apelację o te odsetki i tutaj, jeżeli chodzi o to, jeszcze jedno było takie pytanie, tutaj zapytała Bazia i jeszcze jedno pytanie, wyrok pierwszej instancji, odsetki od dnia oświadczenia, jeszcze przed wyrokiem TSUE, czy istnieje szansa, że w drugiej instancji sąd sam od siebie, zgodnie z obowiązującymi zaleceniami TSUE, zasądzi odsetki od dnia złożenia pozwu? Teraz tak, sąd apelacyjny rozpatruje tę część całego postępowania, co do którego jest złożone w cudzysłowie zażalenie czy skarga, czyli właśnie apelacja. Jeżeli my nie apelujemy o te odsetki, to sąd z własnej inicjatywy raczej tego nie zrobi, bo byłoby to wyjście poza żądanie w apelacji. Więc w takiej sytuacji no jest to element pewnego kosztu, bo ten temat dotyczący odsetek w czerwcu się już pierwszy raz pojawił przy wyroku TSUE jednym, a przy drugim wyroku TSUE dopiero w grudniu został już tak ostatecznie potwierdzony. No więc oczywiście te wyroki, które zapadały wcześniej, były obarczone tym, że sądy różnie interpretowały. Tutaj skomplikowało to interpretowanie trochę orzeczenia Sądu Najwyższego. Finalnie okazało się, że mieliśmy rację, jeśli chodzi o oczekiwanie odsetek od dnia wezwania o zapłatę, ale to tak jest na wojnie. No, nie da się wszystkiego idealnie zrobić, zwłaszcza jeśli po drodze są tego rodzaju wydarzenia. Ja bym chciał, żeby widzowie tego kanału też mieli taką świadomość, jakie jest moje stanowisko w tej sprawie, no bo też pewnie po to oglądacie ten kanał, żeby to stanowisko moje poznać. Widocznie jest dla Was w jakiś sposób istotne. Oczywiście, że zawsze byśmy chcieli więcej. Oczywiście, czy ja bym na przykład chciał, żeby były jeszcze odszkodowania od banków za to wszystko, co musieliśmy się nadenerwować w tym procesie? Pewnie, że bym chciał. Ale czy to, że ich nie będzie, chociaż nie twierdzę, że nie będzie, ale załóżmy, że ich nie będzie. Czy to, że ich nie będzie, zmieni fakt, że umowa będzie nieważna, a kredyt mam spłacony po 15 latach zamiast 30? No nie zmieni. Wielu klientów, którzy mieli możliwość złożenia apelacji, decydowało się na to, żeby nie składać tej apelacji właśnie dlatego, że sądy zasądzały różnie i stwierdzali, dobra, mamy unieważnienie, a jakie byłyby koszty? No ryzykujemy tam kosztami zastępstwa procesowego strony przeciwnej w razie przegranej w apelacji. No to będzie 6 czy 12 tysięcy w zależności od kwoty roszczenia, czy tam 3, w zależności jakiej kwoty byłyby te odsetki.
I spora część klientów stawała na stanowisku po poznaniu tych wszystkich faktów, że nie, już dobra, odpuśćmy te odsetki, nie, ważne, że jest wygrana. Teraz jak się okazało, że TSUE tak mówi, część tych samych klientów mówi, czemu my nie apelowaliśmy? No też klienci, jako, my jako frankowicze musimy podejmować decyzję. Ja osobiście, biorąc pod uwagę ryzyko, a swoją decyzję o złożeniu apelacji podjąłem zaraz po ogłoszeniu wyroku, czyli jak 4 stycznia sąd powiedział, że odsetki od dnia wyroku, to ja 5 minut później rozmawiałem z prawnikiem, składamy apelację. Prawnik mnie tak samo pouczał. Różnie jest teraz z tym orzecznictwem. Ja mówię, okej. Jakie koszty ryzykujemy? No przy pana kwocie odsetek to będzie 6 tysięcy w razie przegranej. Wie, a o ile walczymy? No tam chyba wychodziło między 20 a 30 tysięcy, nie pamiętam dokładnej kwoty. Czyli mamy potencjalny zwrot z inwestycji 6 do 30, to jest 1 do 5. Okej, idziemy w to. Nawet jak przegram, walczymy do końca. Po prostu nie odpuszczam. Ale takie było moje stanowisko. Czy każdy podejmował taką decyzję? Oczywiście, że nie. Zatem na dziś mamy stan, jaki mamy. Na pół roku temu, rok temu też kancelarie dawały rekomendacje, to najróżniejsze, zgodnie z tym, jak wyglądało orzecznictwo, żeby to było jak najbardziej bezpieczne dla Ciebie jako klienta. Także z własnej inicjatywy sąd drugiej instancji nie będzie raczej tego robił, także trzeba składać o to apelację w terminie, który jest na to przeznaczony, więc jeżeli przed Wami wyrok pierwszej instancji, będziecie mieli takie zasądzenie, że odsetki od dnia wyroku, pilnujcie, żeby złożyć w tej sprawie apelację, oczywiście zawsze konsultując sprawę ze swoim mecenasem, badając wszystkie za i przeciw. Kolejne pytanie od Lunares. Świetny filmik, dzięki. Pytanie, jak to jest z wzajemnym zwrotem należności między kredytobiorcą a bankiem w sytuacji, gdy już się nadpłaciło kredyt? Czy musimy zwrócić kwotę otrzymanego kredytu, a bank zwraca nam swoje zasądzone zobowiązanie, czy też bank spłaci saldo? Czy sąd lub bank w tej sytuacji mogą wymusić na kliencie zwrot? No więc jeżeli chodzi o rozliczenie, no to jeżeli to my pozywamy bank, to bank najpierw nam musi zwrócić pieniądze, potem my zwracamy pieniądze do banku. Jeżeli chodzi natomiast o sposób tak praktycznie rozliczenia, to tych rozliczeń jest najróżniejsze sposoby. Jest kilkanaście sposobów, na jakie może nastąpić rozliczenie z bankiem i myślę, że jakbym je zaczął szczegółowo omawiać, chyba że nie, wyprowadźcie mnie z błędów, czy bym zrobił odcinek, gdzie omówię wszystkie znane mi sposoby rozliczenia po prawomocnym wyroku, ale to naprawdę nie będzie sensacyjny film pełen zwrotów akcji i taka twarda, merytoryczna raczej wiedza. Jeśli będzie pod tym filmem odpowiednio dużo komentarzy, nie wiem, ze 30 osób będzie chciało takiego filmu, nagram taki odcinek. Nagram. Natomiast myślę, że dla większości wystarczy takie proste, chociaż mogę się mylić, to jest moje założenie, że może to nastąpić na skutek tego, że zgodzimy się na potrącenie, czyli że bank potrąci, podpisujemy wtedy takie porozumienie o potrąceniu, bank potrąca to, co powinniśmy mu zwrócić, czyli żeby nie robić w tą przerzutu pieniędzy, to bank potrąca to, co my mamy mu do spłacenia i daje nam tą górkę. Może być rozliczenie, że bank wypłaca, my zwracamy, lub jest też porozumienie kompensacyjne, które też, to BGŻ na przykład tak robi, tak zawieramy z BGŻ, że porozumienie kompensacyjne właśnie, które trochę też na tym potrąceniu polega, i wypłaca to, tę pozostałą część. To takie najbardziej popularne, jest jeszcze masa różnych tam szczegółów, ale nie wiem, czy to jest na tyle ciekawy temat, żeby to na ten temat specjalnie kręcić. Niech dajcie znać w komentarzach. Jestem otwarty. Dla mnie to przyjemność nagrywać, dla Was także chcę nagrywać to, co Was ciekawi. Jak Was ciekawi, to nagram. Piotr pyta, co z odsetkami od kwot płaconych po złożeniu pozwu? No jeżeli my płacimy, a nie żądamy zwrotu, odsetki są od dnia wezwania o zapłatę. Jeżeli nie wzywamy o zapłatę, a płacimy te raty i dopiero będziemy się o nie upominać po procesie, no to w tym momencie to odsetki za nie nie są należne. Jeżeli sprawa trwa długo, można rozszerzyć pozew o kwoty wpłacone od pozwu do dzisiaj, czyli jeżeli czekasz na termin wyznaczenia rozprawy, być może warto z mecenasem przedyskutować to, czy złożyć rozszerzenie powództwa o dodatkowe kwoty wpłacone do teraz, wtedy te odsetki będą faktycznie się naliczać. Jeśli to ma jeszcze trochę potrwać, to może warto, ale jeśli już jesteś na końcówce, czekasz już na ostatnie te kwoty albo jesteś w apelacji, no to już rozszerzanie tutaj powództwa może nie mieć miejsca, natomiast na pewno to, co nie zostało wezwane do zapłaty, to od tego odsetki się po prostu nie należą. No i co z odsetkami za franki? Tutaj pojawiło się chyba ze 3 albo 4 takie pytania. Odpowiadam po raz kolejny dla jasności. Jeżeli mamy wpłacone przez nas franki do banku, to bank musi, jak mamy zasądzone franki, oddać nam franki. To odsetki jak są liczone? Odsetki są liczone we frankach. Czyli według jakich stóp procentowych? Według polskich stóp procentowych. Ja wiem, że to jest taka konstrukcja, która ciężko zrobić. Jak?
obca waluta według naszych stóp procentowych, tak, bo roszczenie jest u nas. To u nas prawo, które rozpatrujemy. Teraz odsetki wynoszą dzisiaj 11,25% w skali roku. Czyli jeżeli masz 100 tysięcy franków do zwrotu, to 11 250 franków jest odsetek w skali roku od takiej kwoty i taką kwotę franków w odsetkach, czy odsetek we frankach bank będzie musiał zwrócić. Ewa pyta, czy istnieje możliwość przenieść sprawę z Warszawy do Krakowa? Nie czytam dalszej części pytania, bo już ją znam, ale to jest główne clue pytania. Nie, nie można. Jeżeli sprawa została zaczęta już w jakimś sądzie, to w tym musi się skończyć. Ubolewam nad tym, chciałbym, żeby było inaczej, bo ja bym swoją przeniósł już dawno do Szczecina, już bym był po prawomocnym wyroku, natomiast nie ma takiej możliwości. I Ewa pyta, tu widzę, pytanie jest ponowione, super materiał, ale jednak na moje pytanie nie uzyskałem odpowiedzi. Co się dzieje z Grzegorzu z Twoim kredytem? Właśnie mogę dać Wam nowe informacje. Chwilę przed tym nagraniem rozmawiałem z mecenasem prowadzącym sprawę. U nas była o tyle ciekawa sytuacja, że sąd tam okręgowy w Warszawie naprawdę zrobił się tam niezły bałagan. Bank złożył apelację, pomimo że my nie dostaliśmy jeszcze uzasadnienia wyroku cały czas. Bank złożył apelację w czerwcu zeszłego roku. Poszła skarga jedna, druga, trzecia do prezesa sądu okręgowego. W międzyczasie, jakby ta część akt, która odpowiada za naszą apelację, czyli nasza część, znaczy akta poszły i zostały, trochę taka dziwna hybryda, to ta część nasza została w sądzie okręgowym, część bankowa, apelacja poszła do sądu apelacyjnego, jakby w dwóch sądach były akta, więc skargi poszły teraz ponownie pod koniec roku do prezesu i sądu apelacyjnego, i prezesa sądu okręgowego. W związku z tym prezes sądu apelacyjnego przysłał odpowiedź, że nie będzie sprawy rozpatrywał, bo akta powinny być w sądzie okręgowym, skoro nie zostało wydane jeszcze uzasadnienie wyroku nam. W sensie my je mamy, tylko nie zostało kliknięte tam jakieś pole w systemie, że doręczono, tak? Czyli to doręczenie, od którego biegnie dopiero... Czyli mamy apelację gotową, tylko nie możemy jej złożyć, bo nie kliknięto czegoś w sądzie. Absurd, ale takie rzeczy się czasami zdarzają. Więc poszły dyspozycje, żeby tą sprawą niezwłocznie się zająć i co ciekawe, poszło też zlecenie, żeby sprawdzić, dlaczego do takich nieprawidłowości doszło, więc to można powiedzieć, że został taki audyt zlecony. Sprawa od razu przybrała bieg i teraz myślę, że w najbliższym czasie dostaniemy ten odpis wyroku, będziemy mogli, znaczy nie odpis wyroku, tylko uzasadnienie wyroku, zostanie tam kliknięte, że doręczono, złożymy apelację i sprawa trafi z powrotem do sądu apelacyjnego. I również w końcu zabrałem się, jak to się mówi, szef bez butów chodzi, też w końcu zabrałem się za to, opłaciłem i też przygotowaliśmy dokumenty, zaświadczenia. Właśnie składamy wniosek o zabezpieczenie rat na czas trwania procesu. Wcześniej nie było może też takiej potrzeby, chciałem, żeby ten kapitał na pewno był spłacony. Natomiast w tej chwili złożyliśmy wniosek o zabezpieczenie rat, to też jak już przyjdzie odpowiedź, dam Wam informację, czy sąd wyraził zgodę, czy nie wyraził zgodę. W ogóle dać Wam informację, jak już będę miał odpowiedź, czy mam zabezpieczenie rat i nie muszę płacić dalej rat kredytu, dajcie znać koniecznie w komentarzu. Moi drodzy, dzisiaj obszerny odcinek, trochę się rozgadałem, no ale temat chyba wymagał trochę szerszego, tak mi się wydaje, wyjaśnienia. Dlatego, moi drodzy, jeżeli ten odcinek był dla Was przydatny, napiszcie mi proszę, news był jeden w sumie, ale które informacje z tego odcinka były dla Was szczególnie przydatne, żebym wiedział, w którym kierunku nagrywać kolejne materiały, żeby to dalej dla Was było ciekawe. I jeśli macie kolejne pytania, na które chcecie, żebym odpowiedział w kolejnych odcinkach, oczywiście piszcie pod spodem w komentarzu. Wracam na etapie nagrywania do tych pytań i z przyjemnością na nie odpowiadam. Moi drodzy, dziękuję bardzo. Jeżeli teraz nie subskrybujesz jeszcze tego kanału i to zachęcam bardzo mocno, kliknij subskrybuj, dzwoneczek, żebyś dostawał powiadomienia o najnowszych odcinkach. Daj łapkę w górę, jeśli ten materiał był dla Ciebie przydatny i napisz komentarz, nawet jakikolwiek dla zasięgu, łapkę możesz tam w komentarzu dać, po to, żeby algorytmy YouTube'a poniosły ten materiał do innych osób, które powinny go zobaczyć. Z mojej strony to wszystko. Dziękuję bardzo. Grzegorz Celeba.